Halo, halo, Paweł Jóźwiak, panie prezesie, ktoś tu widzę lekko problemy z główką zaczyna miewać. Zaczynasz mnie tu od grubasów notorycznie wyzywać. Nie wiem, czy ty mnie mylisz z tym bąbelem śmierdzielem, czy co? Gdzie ty tu grubasa widzisz? Tu? No ale dobra, jak tak już uważasz, to posłuchaj. Wiem, że podpisałeś kontrakt z porządną firmą, z Votore, no i przygotowania w związku z tym zaczynasz od czasów. Kto Boga temu zabroni? No to zróbmy tak, żeby się szanse wyrównały, no to ja jadę na urlop w przyszłym tygodniu. I też tak jak ty, będę tam aktywnie sobie trenował, póki co na stadionie Orła Kiedzie zajewania w piłkę nożną. Dobra, Paweł, a teraz już tak zupełnie, zupełnie poważnie. Nie lekceważ sobie tych przygotowań, bo czeka cię poważne wyzwanie. Tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że nie będzie rękawic. Ja absolutnie cię nie lekceważę z tych moich dwóch pojedynków, które mam mieć, czyli z tobą i potencjalnie z Fraglesem, oczywiście ze starym Fraglesem, no to wiem, że pojedynek z tobą będzie dużo większym wyzwaniem. Wiadomo, że Fragles nawet nie daje rady pielęgniarzom na oddziale, ale ty też tego nie lekceważ. Bo to żarty żartami, ale czeka nas poważna sprawa. I przejrzyj się jeszcze raz, czy ty tu gdzieś widzisz grubasa?